Impreza jest organizowana już po raz 12. Wcześniej była organizowana, że tak powiem, tylko z własnej inicjatywy w wąskim gronie, a dzisiaj to już dołączyło do tego nasze koło łowieckie i na chwilę obecną jest to impreza już tylko pod szyldem koła łowieckim, już po raz drugi. No, jak widzimy, jest prawie 1000 osób. Inicjatywa sama w sobie ma na celu no jakby integrację środowiska osób niepełnosprawnych i już nie tylko naszego regionalnego, ale również też międzynarodowego. Jak wiemy, właśnie mamy ponad 40 osób z Niemiec też, są osoby niepełnosprawne. Stąd też sama w sobie integracja to jest jakby jedna rzecz, druga to robienie czegoś dobrego. Między innymi właśnie przez Braćmię Śliwską to jest coś, co nie jest już standardem zwykłego wychodzenia do lasu, polowania, ale też angażowania się i inicjowania różnych dobrych, pozytywnych działań dla środowiska naszego. Gości mamy, jak widać, praktycznie z całego województwa. Na tym wydarzeniu dzisiejszym no, wspierają nas mocno żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Jest, jak widać, rosomak, jest sprzęt wojskowy. Jest też wspaniała wyśmienita grochówka, która jest wręcz, że tak powiem, gwoździem programu tutaj, ponieważ nie jest to standardowa grochówka. Mamy też jadło myśliwskie, które, jak widać, kolejka się ustawiła mocna. Ale oprócz tych smakołyków no, mamy też strzelnicę, oczywiście z broni pneumatycznej, która się cieszy dużą popularnością. No, teraz słychać artystów Filharmonii Berlińskiej, za chwilę będą jeszcze formacja Jacaro. No poza tym nasz wodzirej Piotrek prowadzi różnego rodzaju gry, konkursy i tak dalej. Także moc programu jest duża, oby tylko dnia starczyło. Ogromne gratulacje dla pana Franciszka Jamniuka, który zorganizował to wspólnie z kołem łowieckim DZIK. Jest to impreza w zasadzie prywatna, zorganizowana ze środków prywatnych, w współudziale Lasów Państwowych, wojska. Także wspaniała integracja. Przed chwilą zszedłem z parkietu, można powiedzieć, bo zorganizowano miejsce do tańca, gdzie osoby niepełnosprawne bawią się na tyle, na ile mogą. Ci, którzy są na wózku, robią jakąś falę rękami, gra muzyka, jest wodzirej, który to tworzy. Myślę, że zapomina się dzięki temu o tych trudnościach dnia codziennego, o troskach, o ciężkiej pracy, które szczególnie dzisiaj warto podkreślić. Matki, bo to głównie na matce pewnie spoczywa obowiązek pomocy temu dziecku. Ojciec idzie zarobić pieniądze, a matka zajmuje się dzieckiem. Także szczególnie w tym dniu należy je wyróżnić i fajnie, że ten Dzień Inwalidy właśnie się tak skomponował z Dniem Matki, bo to im należy się głównie uwaga i podziękowanie. Ja się zaangażowałem w politykę od 2 lat, ale wiem, że kolejne rządy obiecywały wiele tym osobom. Widać, że wiele rzeczy zostało niezałatwionych i chyba nie ma woli ku temu, żeby je również dzisiaj załatwić. Przykro mi również z tego powodu, że jak słyszę, od września dzieci niepełnosprawne nie będą mogły chodzić do szkoły. Tak jak do tej pory była taka możliwość, to zostanie ona zakończona i będą musiały siedzieć w domu. Jest to z ujmą i dla nich, i dla tych zdrowych dzieci fizycznie, bo wszystkie są intelektualnie bardzo sprawne, i dla tych zdrowych dzieci, które dzięki temu uczyły się wrażliwości i widziały świat, jakim jest naprawdę. Światowy Dzień Inwalidy przygotowywany wspólnie, bo chodzi nam o to, żebyśmy wspólnie mogli zrobić to, co jest najlepsze. Dla kogo? Dla tak wielkiej grupy osób poszkodowanych przez los, dla niepełnosprawnych. Staramy się wspólnymi siłami robić to, ażeby wszyscy niepełnosprawni mogli w nim uczestniczyć. Nasza fundacja pomaga osoby, mieszkańców tychże dwóch województw niepełnosprawnych właśnie w trudnej sytuacji. Wspomagamy finansowo, rzeczowo, organizacyjnie. Robiliśmy dużo różnych inicjatyw charytatywnych wspólnie i nie zdarzyło się przez te lata, żeby myśliwi odmówili pomocy, kiedy o to nasza fundacja poprosiła. A dawali pieniądze, wspomagali organizacyjnie, na nich zawsze można było liczyć.
sytuacja osób niepełnosprawnych ogólnie no, jest trudna, tak? Ja jako kierownik jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich mam na co dzień doświadczenie pracy z takimi osobami i współpracy z ich rodzinami, tak? I też no, skarżą się niestety, że no, po prostu ciężko finansowo przede wszystkim. My mamy akurat osoby już pełnoletnie w ośrodku z upośledzeniem umysłowym i innymi zaburzeniami psychicznymi. Natomiast no, rodzice osób niepełnosprawnych, które, że tak powiem, no, muszą siedzieć w domu, tak, i całą dobę opiekować się, no, nie ukrywałem, że to pod kątem finansowym jest przede wszystkim też uciążliwe, tak, dla tych osób, bo wiadomo, że każdy rodzic kocha swoje dziecko i chce dla niego jak najlepiej, pod kątem czy rehabilitacyjnym chociażby, a mówię, no, system jest jaki jest. Jesteśmy tutaj pierwszy raz z tego też tytułu, że nasza placówka funkcjonuje od pół roku. Natomiast no, wspaniale tu jest. Wspaniale pod tym kątem, że to jest przede wszystkim integracja osób niepełnosprawnych. Tak? Można wymienić różne poglądy, ale też osoby niepełnosprawne w takich miejscach zapoznają się ze sobą, zaprzyjaźniają i myślę, że się swobodniej i lepiej czują. Pani podobała dzisiejsza impreza? Bardzo, bardzo dobrze. Wspaniała, bawię się dobrze, tańczę sobie elegancko. I co się pani podoba najbardziej? Te tańczę tu teraz. Super. Super. I co się najbardziej podoba? Wszystko. Pitolety, czelasz i muzyka. Mi się podoba ta impreza cała tu, co rok tu przyjeżdżam i pozdrawiam tego burmistrza, co tutaj robi imprezy i zaprasza nas. Dziękuję.